Cześć, witajcie z tej strony modfan.pl. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać nowy nabytek, a jest nim kolejna Jawa 50 Mustang z 77. Miała robiony remont przez poprzedniego właściciela. Nie jest zrobiony on tak perfekto, no ale jest. Kompresja. O, dobra. Wtedy kopka nie odbija. Z elektryką trzeba zrobić, żeby jawka działała. Znaczy, no, żeby lampy działały. Jutro będzie plan uruchomienia. Tutaj gaźnik jest nowy. Poprzedni właściciel mówił, że pół silnika jest nowe. Tutaj kopka jest nowa, jak widzicie. Tak się ogółem jawa prezentuje. Tu ktoś dorobił taki bagażniczek. O kurde, sorry. Przeważyło się. No i tu już tak się jawa prezentuje. Z tyłu ma bagażniczek dorobiony. Lampa tutaj jakaś, nie wiem od czego. Błotnik jest trochę ucięty. Pewnie jakieś nastolatki miały przed tym remontem tego dziadka. Tutaj jest dorobiona tablica na rejestrację, której nie ma. Jawa nie ma papierów. Siedzenie ma nowy pokrowiec. Kurde. Muszę pilnować, żeby się na tą stronę nie przeważało, bo tutaj nie ma ogranicznika. Jest zdarty, no i patrzcie. Jak zrobię tak, to uderza tutaj. O, teraz nie, ale teraz uderza. Tutaj jest w ogóle rozwiercone. Pewnie te nastolatki, co miały to przed, to kierunkowskazy robiły. Tutaj widzicie, że jest też dziura w błotniku. Ale ogółem jawka jest kompletna. Zobaczymy, czy uda się ją jutro zapalić. Kompresja jest bardzo dobra. No i cóż. Felgi ktoś omalował takim jakimś lakierem, pędzlem. Lakier jest taki niebieski metalik. To jest wgniotka. Ogólnie nie wiem, czy będzie malowana na razie, bo ten niebieski jest dobrze zrobiony. Ale się błyszczy ładnie. Tutaj obwódka też nowa. Licznika. Stacyjka. No nie chodzi za pięknie, ale chodzi. Sprzęgło jest na razie tutaj, jak widzicie, zdjęte trochę. Znaczy, no, jest tu odczepione, więc chodzi tak łatwiutko. Hamulec przedni działa, bo już sprawdzałem. Z tyłu opona jest, jak widzicie, taka nowa, krosowa. Z przodu jest jeszcze oryginalna. No i cóż, ta jawa będzie mojego taty. Ta pomarańczowa będzie moja, no i będę sobie razem z tatą jeździł. No i zobaczymy, która będzie szybsza. Będziemy robić wyścigi. Nie wiem, czy jakiś filmik się uda z tego nagrać, ale może da rady. Bagażniczek się może do czegoś przydać. Nie wiem do czego, ale widzę takiego małego kandydata. Nie no, żarty, nie będę męczył jawki, ciągnąc przyczepkę. No i już tutaj widzimy, że pan chciał, żeby był pasek, no to zastosował izolatkę. No nie jest źle. No cóż, tak ogółem się prezentuje jawka. Jeśli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapeczkę w górę i subika. Dziękuję za 111 subskrypcji. No i cóż, cześć.